To nie jest karcianka. Ale skoro już to sobie wyjaśniliśmy, mogę was przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Cyfer, a to jest Stoneheart, moi drodzy, czyli gra, która nie jest karcianką, jak powiedziałem przed chwilą. No i myślę, że rozpoczniemy sobie. Tak słowem wstępu, zabieram się do nagrania tej gry od 3 lat i postanowiłem, że kurczę, w końcu jest czas najwyższy ją nagrać. Oczywiście zaczynamy od ustawień sobie tutaj gry na starcie, czyli zaczniemy sobie od po prostu D Ascenserii. No, normalną klasą zagramy sobie w normalnym świecie, myślę, na początku, ponieważ mamy tutaj opcję zagrania na pustyni, jak i zagrania po prostu w takim zwykłym leśnym terenie. Także zagramy sobie na leśnym terenie. Myślę, że poziom będzie normal. Dawno nie grałem w tę grę, w sumie nigdy nie grałem. Kiedyś tylko oglądałem na YouTubie, ok? I po kolei będę wam zaraz wszystko tłumaczył, tylko zobaczymy sobie, co tutaj mamy. No ok, statystyki takie w miarę spoko postaci. Ledwie kojarzę, co opowiada moi drodzy. Także mam nadzieję, że część z was zna się na tej grze, szczerze mówiąc, i będzie mi pomagała. Okej, okay. Naszym zadaniem teraz jest wybranie sobie terenu, w którym zaczniemy. Ja myślę, że zaczniemy sobie ogólnie może gdzieś tutaj? Kurczę, chciałbym wybrać taki teren, żeby był zarazem dojście do gór, jak i dojście do, powiedzmy, drzewa i wód. Myślę, że tutaj będzie spoko teren do rozpoczęcia sobie naszej rozgryweczki. Co do serii z gry. Jeśli wam się spodoba, chciałbym wrzucać tą serię w czwartki, moi drodzy, a odcinki z Minecraft Stranded z czwartków przenieść na piątki. Także mam nadzieję, że taki układ wam pasuje. No i oczywiście zostawcie łapkę, jeśli gra wam się podoba, jeśli chcielibyście więcej odcinków z niej. No i napiszcie komentarz jakiś. Dobra, teraz musimy wybrać ostateczne miejsce naszego pojawienia się, czyli postawienia banera. Ja myślę, że ogólnie myślę, że tu jest całkiem spoko miejsce, ponieważ no, jesteśmy otoczeni z jednej strony górką. Tu przeciwnicy także są w tej grze. Także dobra, zaczniemy sobie tutaj. No i musimy wymyślić nazwę naszej osady, także powiedzmy, nazwiemy naszą wioskę, powiedzmy, nazwiemy Łapków Podgórny. Tak nawiązując, nie? Mam nadzieję, że nie zrobiłem żadnego fejla. No i na starcie jeszcze zestopujemy sobie grę, ponieważ mamy tutaj takie trzy opcje, które teraz ja zasłaniam, przesunę się. Czyli mianowicie wstrzymanie gry, standardowy ruch, no i ruch przyspieszony. Tutaj wiecie, musimy wybierać akcje i tak dalej. Na starcie mamy 7 ludków i musimy jednego z nich change jobs. Mianowicie musimy utworzyć sobie carpentera. Carpenter to jest takiego rodzaju człowiek crafting table, taki, który może craftować, tworzyć i tak dalej. Także jest to dosyć ważna postać, ale wpierw stworzymy sobie zone, w którym będą składowane nasze itemy. Jest to takiego swojego rodzaju magazyn, czyli w tym miejscu wszystkie rzeczy, które nasze miniony, simy, nie wiem jak je tutaj nazwać, ponieważ kiedyś pewien youtuber stwierdził, że ta gra to jest połączenie Minecrafta i Simsów, no i może by w to pójść, chociaż nie wiem w sumie. Dobra, pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, jest nakazanie naszym ludzikom zebranie, powiedzmy, troszeczkę drewna. Drewno nam się przyda oczywiście. No a po drugie zebranie, powiedzmy, kamienia, ponieważ kamień też przyda się przy tworzeniu różnych craftingów, moi drodzy. Także myślę, że już za chwilę możemy sobie wystartować. Jeno, najpierw wybierzemy sobie, powiedzmy, kogoś na carpentera. Kogo by tu wybrać? Na razie nie wiem, czym naprawdę tak się prowadzi przy wybieraniu carpentera. Mam nadzieję, że w trakcie mi jakoś pomożecie. Myślę, że Caleb Grail zostanie, powiedzmy, naszym carpenterem, czyli naszym człowiekiem craftingiem. Także już sobie go tutaj awansujemy. No a po drugie stworzymy sobie też, powiedzmy, jakiegoś farmera. Ty chyba lubisz jeść, z tego co widzę, także niech będzie farmerem, ponieważ farmer nam też jest potrzebny, żeby tworzyć farmy. No to jest dosyć oczywiste. Także myślę, że wystartujemy sobie nasz czas w tym momencie. No i nasze... W końcu miniony czy simy? Nie wiem, ale w końcu się tutaj poruszają. Mamy już farmera gotowego, dzięki czemu możemy stworzyć farm zony, nasze tereny farm. I myślę, że stworzymy sobie najpierw tutaj. Zaczniemy sobie, powiedzmy, od marchewek. W tym miejscu najpierw wszystkie, myślę, rzeczy, które mamy, obsadzimy sobie już tutaj, tak żeby nasze jedzenie było tutaj zdobywane, ponieważ to, ile mamy jedzenia, to, ile mamy wartości działki czy coś takiego, przekłada się na to, że możemy dostać nowych ludków, nowych tutaj naszych podwładnych następnego dnia. Dokładnie, bo tu jest coś takiego jak, że z każdym dniem można zdobyć. Dobra, stworzyliśmy tutaj pierwszy level carpentera i pierwszy level farmera. Ponieważ jest tutaj coś takiego jak rzemiosło, moi drodzy. W tym momencie możemy stworzyć sobie, powiedzmy, workbench i takie podstawowe rzeczy możemy tutaj stworzyć przy użyciu naszego carpentera. No tych nie możemy, bo tu jeszcze musimy workbench najpierw stworzyć, czyli nasz crafting table. Każdy wie, o co chodzi, nie? I mam nadzieję taką. Dobra, także musimy tutaj sobie przejść. W tym momencie mamy już crafting stworzony, z tego co widzę, i możemy go ustawić. Myślę, że ustawimy go sobie bardzo blisko magazynu, ponieważ postać musi mieć dojście, powiedzmy, do surowców, które będzie wykorzystywała. I tutaj nam się wszystko robi. Okej.
Drugą sprawą, jak już położymy nasz workbench, który został położony, stworzymy sobie coś mega przydatnego, czyli konkretnie miecz. Dlaczego miecz? Ponieważ muszę jedną z osób awansować na obrońcę wioski. Tak, jeden będzie strażnikiem, który będzie tutaj wszystkich bronił, ponieważ za długi, długi czas przyjdą gobliny. Najlepiej tak to ująć, tak? Za długi, długi czas, ale jest jeszcze zagrożenie wilków, ponieważ mogą być tutaj wilcy gdzieś i mogą oni nas atakować, także nie wiem. Teraz ich nie widać, bo tu jest ciemno, prawda? Mamy tutaj mgłę wojny z Lola, jakby to ująć. No ale spoko. Także teraz nasz tutaj carpenter tworzy dla nas specjalnie dla nas tworzy miecz, którym zaraz awansujemy z naszego ludka, no i w tym momencie już mamy ten miecz. Także wybierzmy sobie naszego obrońcę. Myślę, żeby wybrać kogoś właśnie z czwórką, może Lisi? A czemu by kobieta nie miała być naszym obrońcą na przykład wioski? Czemu by nie? Dobra, kobieta została obrońcą wioski. Okej. Okay. Nie wiem, nie doczytałem. Kolejną sprawą, którą chciałbym zrobić, na pewno będzie stworzenie domu jakiegoś. Powiedzmy tiny cottage, czyli będę musiał skraftować wszystkie te przedmioty, które są tu potrzebne, czyli 2 min bed, 1 wooden door, window frame, wooden wall lantern. I dzięki temu będziemy mogli stworzyć dom. Domy podnoszą oczywiście cenę naszej okolicy, dzięki czemu tak naprawdę możemy sprowadzić dużo więcej ludzików sobie tutaj. Dobra, tam były 2 łóżka chyba, jeśli dobrze kojarzę. I co ja jeszcze musiałem do tego domu? Jeszcze musiałem latarnię chyba 2. Także od razu wszystko sobie stworzymy, nasz carpenter wszystko na spokojnie sobie tworzy. No i w tym momencie tutaj jest nasza obrończyni, footman. Chyba tak, to jest taka straż swojego rodzaju. No ona ma body 5. Całkiem tutaj widzę, spoczko wszystko. I co do jeszcze, powiem wam ciekawostek takich, tu jest coś takiego jak morale, czyli moje postacie tutaj mogą lepiej lub gorzej się czuć w tej osadzie mojej. No ja oczywiście będę dbał o to, żeby się czuły jak najlepiej, prawda? No i w miarę upływu czasu więcej ról nam się tutaj pokaże, bo jak na razie widzimy chyba 3, no 4, bo jeszcze są zbieracze i górnicy ogólnie, a kamienia nie ma, okej. Okay. Trzeba by zbierać kamień, a na razie jedynym sposobem na zdobywanie, czekajcie, tu są jagody. Na zdobywanie kamienia jest go po prostu wykopywanie w ten sposób, czyli muszę tutaj zaznaczyć. Tu zaraz pójdą nasze ludziki. Mam nadzieję, że tam żadnych wilcych nie ma, jak to mówią niektórzy, nie? Mam taką nadzieję, dobra. Także zaraz pójdą tam nasi, jak tylko drewno porąbią. I co, oni tutaj się rozmawiają? A coś gadają. Dobra. Zobaczmy, jak tam nasze możliwości co do budowania domku. Także nasz domek sobie weźmiemy build i powiedzmy, że ustawimy go sobie w tym miejscu. Myślę, że to miejsce będzie dobre, już możemy go stworzyć. Tylko jak go by tu obrócić, kurczę. Rotate with case, kurczę. Przecinkiem, okej, okay. dobra. Czaję, myślę, że ustawimy sobie go tutaj, wiecie? Chociaż może tutaj, bo w przyszłości pewnie jakiś mur powstanie czy coś. Także ustawimy sobie tutaj nasz dom. Zlecimy już go budować. Niech nasi człowiecy budują nasz domek. Przyda nam się, oczywiście. Będziemy też mogli przypisać właściciela. Myślę, że ten nasz carpenter będzie pierwszym właścicielem tego domku. Co tutaj wyrzucili? Aha, loga po prostu wyrzucili, okej. Okay. Tutaj widzę, poniszczyli ten kamień, ale nie pozbierali go. Okej, okay, bo najpierw muszą zebrać drewno. Możemy się pospieszyć, bo niedługo chyba noc zapadnie. Możemy nawet przyspieszyć troszeczkę, żeby zobaczyć, jak tutaj budują nasze człowieczki. Także patrzcie, moi drodzy, to jest, kurde, nie, budowanie. Tam Minecraft tam buduje samemu, a tutaj mogę zlecić komuś to. Nawet patrz, nawet rusztowania sobie robią, kurcze cwaniaczki, nie? Nieźli są, naprawdę. Pytanie brzmi następująco teraz. Jaki level ma nasz carpenter? Galep, ty jesteś naszym carpenterem. I jaki ty masz, kurde, level? Zaraz będziesz miał level 3. Level 3 nam jest potrzebny oczywiście, ponieważ z levelem, jak mówię, dochodzą nowe opcje craftingu, a chciałbym stworzyć carpenter toolbench, tak, ponieważ będę mógł wkrótce stworzyć także mieszkanie carpentera, czyli dosyć większą tutaj chatkę, ale spoko, to może za chwilę. Nasz oczywiście farmerek jeszcze tutaj przerabia nasze ziemi, zaraz będzie siał wszystko. A jak nasze zapasy wyglądają? No chyba całkiem jeszcze spoko, tutaj myślę, że stoimy z tym. Także okej, okay. Zaczyna zapadać noc, czyli czas trochę nieprzyjazny dla nas, ponieważ nasze ludki wtedy nie będą za bardzo nic robić, a będą tylko w sumie siedzieć i odpoczywać. No jak to w nocy, prawda? Dobra,
Mamy tutaj drzewa całkiem sporo. Co ja bym mógł jeszcze tak naprawdę teraz zrobić? Czy mamy jakieś questy tutaj? Nie mamy żadnych questów dodatkowych. A w tym momencie... Pomyślałbym nad jeszcze jakąś budowlą, wiecie? Mamy tutaj, jak mówiłem, Carpenter House, który wymaga dosyć dużo przedmiotów, jak widzicie. Jednak on podnosi dosyć chyba znacząco cenę ogólnie lokacji naszej. Także wydaje mi się, że będzie całkiem fajnie go skraftować. No przy okazji, zlecając craftingi jakieś naszemu Carpenterowi, levelujemy go przy okazji. Także jest to jak najbardziej dobry pomysł, żeby coś niecoś mu tutaj pozlecać. No nawet jakby to miało być po prostu jakieś tutaj rzeczy, tak, wiem, że to będzie potrzebne. Writing desk też prawdopodobnie. No i mamy w tym momencie Carpentera poziomu drugiego. Jak widzicie, odblokowaliśmy sobie nowe craftingi, także najpierw stworzymy sobie motykę, najpierw... A, tego nie możemy stworzyć, okej? Bo zabrakło nam, nie mamy kwiatków jeszcze, ale możemy stworzyć sobie Mason Hammer, który będzie dla drugiego naszego obrońcy, bo myślę, że następnego... chociaż może jeszcze nie teraz, ale wiem, że za jakiś czas będę jednego z ludzików nowych musiał mianować kolejnym ochrońcą, bo jeśli przyjdą gobliny, to nie będę miał szans z jednym. Także tak to wygląda. Plus musiałbym stworzyć też kukłę treningową z tego, co kojarzę, dla niego. A teraz nie za bardzo kojarzę, czy Carpenter się nią zajmuje, czy kto. Nie wiem, będę musiał to zobaczyć dopiero. No, ale generalnie musimy teraz poczekać, aż stworzy dla nas wszystkie te przedmioty, które potrzebujemy, bo dzięki temu będziemy mogli mianować sobie kolejnych ludzików. Jak tu wyglądamy z tym? Aha, czyli Carpenter Workbench, tylko to i Simple Wooden Chair. I zaraz będziemy mieli wszystkie rzeczy do stworzenia mieszkania dla Carpentera. Przydatnie. To w sumie Carpenter zamieszka w mieszkaniu dla Carpentera, bo będzie to bardziej logiczne nawet, że on mieszka tam, a nie gdzie indziej. Okej, okay. Wooden Chair musimy stworzyć. I jeden Workbench, z tego co kojarzę. Jeden workbench i no jeszcze tego będziemy potrzebować, ale do tego musimy zlevelować naszego twórcę tutaj. Ej, dziwne, dzisiaj mi pracują. Ostatnio próbowałem zagrać, szczerze mówiąc, tak poza nagraniem i nie pracowali zbytnio. Widzę, że tutaj się farmer zadomowił. No spoko, jak tutaj już sobie mieszka i nie ten, to naprawdę nie mam problemu co do tego. Teraz tak, kwiatków jeszcze nie zebraliśmy, czyli nie możemy brać się za crafting dla znachora. A, już możemy, okej. Okay. Czyli herbalist staff stworzymy sobie. To jest znachor, mi się dobrze kojarzy? Nie wiem. Kurczę, już dużo rzeczy mamy naprawdę, także bardzo fajnie. Możemy sobie zrobić... Kurde, bele. Panie, panowie! Zarąbiście, szczerze mówiąc. Dobra. Nasz farmer zaczął już zasiewać. Tutaj nasza postać zaczęła przynosić nam kamienie, które będą nam też potrzebne. W tym momencie drewna chyba mamy jeszcze dosyć. Więc jak wyglądamy z naszymi możliwościami do stworzenia Carpenter House? Simple Wooden Cherish nam brakuje. Okej. Okay. A to Simple Wooden, okej, czyli faktycznie to było Simple Wooden Chair. Czyli nic się nie pomyliłem czytając, okej, czyli to jest to. Pomyliłem crafting, okej. Nie ma co do tego nic złego. Zdarza się. No i mamy tutaj teraz Daily Update, moi drodzy. To jest coś takiego, co mówiłem wam właśnie. Czyli mamy 99 siedzenia na 50 wymagane, ale niestety mamy 358 wartości całej tutaj naszej posiadłości na 550. Gdybyśmy mieli 550, przyszedłby do nas nowy człeczek. No ale niestety jesteśmy zbyt tani w tym momencie. Ale możemy to w bardzo prosty sposób zmienić, mianowicie musimy dorobić jeszcze jakiś budynek i wtedy będziemy dosyć w stanie, tak? Widzę, że level tutaj całkiem spoko, no musimy jeszcze cię poekspić, także wydaje mi się, że zlecimy ci po prostu jakieś... najbardziej oczywiste takie, no niech coś tutaj, kurczę, pokraftuje, nie? Niech nam porobi, to się później i tak przyda przy budowach innych domków i tak dalej, nie? Także niech nam tu pokraftuje, płotki się też przydają dosyć, także fajnie by było, jakbyś nam cokolwiek tutaj zrobił. O, ale to pójdzie na pierwszy plan. Mam nadzieję, że mogę przesunąć. Mogę przesunąć na samą górę. Tylko, że tutaj mi wyleciało. Chciałbym przesunąć tą tarczę, tylko, że coś mi do toporu nie idzie, szczerze mówiąc. Ponieważ tarczę będzie mógł się uzbroić też nasz obrońca, które no, troszeczkę mu da, nie? Czy on zrobił już tą tarczę? Ha. Zastanawiające. Szczerze mówiąc. Ej, ale w sumie zatrzymamy sobie czas, bo na ten czas, powtórzenie zdania, kiedy tak naprawdę nic nie robimy, moglibyśmy coś zlecić naszym ludkom i powiedzmy, że możemy w tym czasie zlecić im zbierać jeszcze więcej drewna, bo czemu nie? To jest dobry pomysł, nie? Niech kurczę zbierają, nie no, cokolwiek muszą robić tak na dobrą sprawę. Dorzucimy sobie jeszcze powiedzmy trochę więcej strefy magazynowej, bo może to być za mało, co teraz dałem, także tyle powinno być w porządku, także okej. Okay. No i tak na dobrą sprawę chyba możemy już ich puścić, ale puśćmy ich normalnym tempem, powiedzmy. Trzech ich z jednego domu. Ale ty, drogi człowieczku, ty musisz się jeszcze uzbroić. Ja jakby ciebie tutaj... Możemy zrobić move to location. O kurde. Patrzcie, możemy przestawić ją w dowolne miejsce. Czy ty tutaj masz tą tarczę?
Miłoby było ciebie uzbroić, szczerze mówiąc. Także czekajcie. Z tego co ja mogę wejść do backpacka, do equipmentu nawet mogę spojrzeć. No masz miecz plus 10 do ataku. Pytanie, czy hammer nie jest lepszy? No nie wiem. I chyba przez przypadek usunąłem tą tarczę z craftingu jednak. Dobra. Spojrzę jeszcze raz, czy mam ją. Mam ją na drugim miejscu. Dobra, przerzucę ją na pierwsze miejsce. Zrobię z niej priorytet. No i powiedzmy teraz przyspieszę troszeczkę grę, żeby sprawdzić, czy stworzy tą tarczę dla naszego obrońcy, dla naszego wojownika, dla naszego rycerza. Tylko, kurczę, jak ja mam stworzyć kukłę treningową? Bo wiem, że ona jest potrzebna, no ale okej. Weźmiesz tarczę. Wzięła tarczę. Pięknie. Dzięki temu mamy o wiele mocniejszą obronę w tym momencie. Dobra. Ustawmy normalne tempo, żeby za szybko z tym nie iść. Nasze uprawy tutaj sobie oczywiście rosną. I co ja mógłbym teraz robić? Mógłbym zobaczyć, jak stoimy z wszystkimi rzeczami do stworzenia Carpenter House. No i brakuje nam tylko tego workbencha. No a ten workbench zdobędziemy w momencie, kiedy nasz Carpenter leveluje. A jest to za chwilkę jeszcze. Musi tylko stworzyć chyba z jedną rzecz, żeby nabić kolejny level. Okej. Okay. Tutaj oczywiście zaczęli składować drewno. Nie wygląda to za ładnie. Nieważne. Także mamy Carpentera na kolejnym poziomie. Bardzo mi miło z tegoż powodu. Okej. Okay. Dzięki temu będziemy mogli już skraftować prawdopodobnie ten workbench. I tak się stało. Czyli możemy go stworzyć już sobie teraz. No i oczywiście to zrobimy. Teraz tak. Łuk będzie dopiero nam potrzebny z tego co kojarzę. Bolt of Leather. Czyli będziemy musieli jakieś zwierzątko polować. A jak tutaj łowcę nominować? O, to jest pytanie. Nie wiem w sumie. Dobra. Skoro zleciłem już crafting tego, to idąc naturalnie, zlecę go jako pierwszego. Chociaż widzę, że tutaj wziął w innej kolejności, ale okej. Niech stworzy nam tego workbencha. No i w tym momencie będziemy mogli stworzyć sobie już nasz kolejny budynek, który prawdopodobnie podniesie na tyle cenę naszej działalności tutaj, że będziemy w stanie najzwyczajniej w świecie, no stwórz ten, kurczę, Carpenter Toolbench, please. Będziemy mogli w stanie kolejnego naszego ludka sobie tutaj zaczerpnąć, zaciągnąć do naszej wioski. Więc ja myślę, że możemy zlecić budowę już w tym momencie. No i w tym momencie rozpoczęła się budowa, moi drodzy. Także dobra, nasz budynek zaraz zacznie tutaj być tworzony przez naszych ludków. Nawet mogę przyspieszyć troszeczkę. Z tego co kojarzę, chyba trzech lub czterech ich tu pracuje. Nie wiem, czemu ona nie pracuje. Okej. Okay. Worker. Mamy tutaj liska. Czy ja mogę coś z liskiem zrobić? Czy ja mogę go na przykład na skór... Kolego! Proszę mi się tu nie mieszać, kurczę, ja tu nagrywam, tak? To jest mój plan nagraniowy. Dobra, gdzie jest mój łowca? Tutaj, znaczy łowca, gdzie jest mój ochroniarz? W sumie tu jest. Location, attack move. Czy mogę jakoś tego lisa? Dobra, to trochę byłoby nie ten, jakbym zaatakował lisa w sumie. No ja potrzebuję tej skóry, nie wiem jak ją uzyskać tak naprawdę. No, wy mi macie pomóc, no, to jest do was, dobra? Okej, okay, mamy tutaj jakiegoś questa od tego. Trzy kurtyny i 7 wooden doors. Trzy kurtyny i 7 wooden doors. To jest jakiś quest z tego, co kojarzę. 7 wooden doors. 3, 4, 5, 6. Bo 7 już zrobiłem. I kurtyny musimy zrobić. Tylko, że je się chyba szyje, kurczę. Mogłem nie brać tego questa, szczerze mówiąc. Ha! Chyba zrąbałem, wiecie, bo będzie do tego mi potrzebna chyba inna klasa troszeczkę. No dobra, w ogóle sprawdźmy, czy już możemy kogoś nominować na nową. Czyli charakter jobs. No mamy tutaj dostęp już do promote mason. Do masona? To jest ktoś, kto kamienie obrabia, z tego co kojarzę, nie? Więc oczywiście awansujemy sobie jedną postać. No i powiedzmy drugą postać, zaraz awansujemy sobie do jeszcze innej klasy. Zostawimy sobie dwóch budowniczo tych. Tyle nam chyba wystarczy, z tego co kojarzę, wiecie? No i stworzymy sobie jeszcze herbalista, który będzie tutaj jak najbardziej pomocny. Jest to coś tam z naturą związane, nie? Z tego co kojarzę, okej. Okay. Czyli mamy trade your back in to give you 3 kurtyny. Herbalist, okej, okay, mamy herbalista. Nie wiem, mogłem doczytać szczerze. To chyba czas zacząć czytać grę, szczerze mówiąc. Nigdy mi się na to nie zwracam uwagi, ale tutaj chyba zacznę. No ale dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ odcinek ma już 20 minut, moi drodzy. Jesteśmy na tym, w tym momencie na takim poziomie rozwoju. Pamiętajcie, żeby napisać mi tutaj jakieś propozycje pomocy i tak dalej. Ale ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. To jest gra Stoneheart. Ja nazywam się Cyfer. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.